dolarów. Aha. Torba zrobiona z diamentów. Mam dziś szczęście. Pojechaliśmy na wakacje na jachcie. To było takie fajne. Były takie wielkie fale. No i masz. Moja torba została ukradziona. A gdyby mnie ukradli, pozbyłabyś się okupu? Okupu? To jest pomysł. No, pospiesz się. Puść mnie szybko! Co? Nic nie słyszę. Czy ty w ogóle wiesz, kim ja jestem? No, kim? Jestem najbogatszą dziewczyną w mieście. Wiem, dlatego cię porwałem. Mam ci zapłacić, tak? Mam dużo pieniędzy. Nie masz pieniędzy, zabrałem je, jestem złodziejem. Koniec, jest już po mnie. Ach tak? To będę krzyczeć! Pomóżcie mi! Pomocy! Dość! Już! Ratunku! Hej, jesteś tam? Tak lepiej. Jest taki przystojny. Aha. To jest pomysł. Dobra, muszę tylko wpisać kwotę. Cóż, milion. O tak. Tak, będę bogaty. Co tu robisz? Nic takiego. A co to? Co to jest? To list z okupem. Rozumiem, ale dlaczego ta kwota jest taka mała? Czekaj. 4, 5, 6. Zgadza się, milion dolarów. To są jakieś grosze. Jestem warta co najmniej miliard. Myślisz, że ktoś zapłaciłby za ciebie tyle? Mój tato ma wiele pieniędzy i zapłaci każdą kwotę. Chwileczkę, chociaż myślę, że 100 milionów wystarczy. Właściwie, milion mi wystarczy. Chwila, nie chcesz być bogaty? Oczywiście, że tak. Wyobraź sobie, że będziesz mógł kupić, co zechcesz, a mój tato pozwoli nam się pobrać, bo jesteś bogaty. Ożenię się z kimkolwiek zechcę. Oczywiście, moim trupie. Czy coś mówiłaś? Mówię, że musimy szybko wysłać list. Masz rację, to nie może czekać. Dobrze. To wszystko. Musimy tylko czekać. Witamy na rozdaniu nagród Złodzieja Roku. W tym roku mamy tylko dwóch zawodników. Bo reszta została wczoraj zamknięta. A naszym pierwszym zawodnikiem jest Lepki Bandyta. Najlepszy złodziej od 5 lat. Jest nominowany za napad na kasyno. Hej, ludzie! Lepki! Bam! Wszyscy na ziemię! To jest napad. Uwierzyliście? Ja tylko żartowałem. To zabawne. Ale żarty na bok. Naszym kolejnym zawodnikiem jest niewidzialny.
Oto on, nominowany za ucieczkę z więzienia. Niewidzialne! Niewidzialne! A teraz zobaczymy, kto zwycięży. A to jest... Co? Nie ma mowy. Nagroda trafia do złodzieja za porwanie bogatej dziewczyny. To ja! Powiedz kilka słów swoim fanom. Dziękuję wszystkim, kocham wszystkich, dziękuję mamo i tato i oczywiście dzięki policjantowi, który nie mógł mnie złapać. Nie ma za co! Cicho, cicho, mam dziś wolne! Mogę dostać autograf? Cicho, to jest mój chłopak! Super! To robisz? To był wypadek. Śniło mi się, że całujesz tapkę złota. Myślałam, że mnie kochasz. Ja zakochana. To niedorzeczne. Dobrze. Tylko się nie wygłupiaj, bo znów cię zwiążę, dopóki nie dostanę okupu. Proszę, nie. To się nie powtórzy. Śpisz, złodzieju? Zobaczmy, co my tu mamy. Gdzie jest jego telefon? Zdecydowanie nie tutaj. Nareszcie. Udało się. Jestem uratowana. Cieszę się, że odebrałaś telefon. Musisz mnie uratować. Powiedziałam, ratuj mnie. Gdzie ja jestem? A w okropnym, biednym miejscu. Wszystko tu jest stare, tanie, śmierdzi. Nie, nic mi nie jest. Musisz tylko przynieść wiele bogatych rzeczy. No wiesz, złote poduszki, obrazy, fotel do masażu. Takie zwyczajne. Skąd masz mój telefon? Oddaj to. Ja tu jestem złodziejem. Tylko ja mogę tu coś ukraść. Policja, co ty zrobiłaś? Czekaj, nie chcę iść do więzienia. Daj spokój, przyszli po mnie. Nareszcie, tędy. Tak, tak, nieście. Gdzie to? A do rogu. Dobra, to możesz spalić. O, strasznie. To bardzo drogie rzeczy. Co to? To też idzie do śmieci. Nie, to zatrzymaj. proszę. Chwila, to były moje pieniądze. Uspokój się. Zaraz dostaniesz za mnie okup i będziesz miał mnóstwo pieniędzy. A ja nie mam zamiaru przesiągnąć biedą tego miejsca. Rozumiesz? Myślę, że mimo wszystko masz rację. Stało się tu miło. Granata jest miękka. Wszystko, co musimy zrobić, to zmienić ubrania. Co? I to tyle. Nie, to niepotrzebne. O, spróbuj, spodobają ci się. Musisz wyglądać drogo, prawda? Dobrze. Gotowe. Co ty zrobiłaś? Co to jest? Masz rację, trochę przesadziłam z brokatem, ale wiesz co, to wygląda na tobie dobrze. Nie ma mowy. Zostań tu i nic nie rób.
Jest trochę szalona. Muszę się jej pozbyć. Ale jak? O! Powiem jej, że to był żart i może iść. Tak, tak. Zobacz, jak ładnie razem wyglądamy. O, wiedziałam, że ci się spodoba, więc rozwiesiłam to w całym pokoju. Jak? Hej! Koniec, już po mnie. Chodźmy. Jesteś wolna. Możesz iść. A co z porwaniem? To był żart. Idź sobie. O nie. Nie, nie, nie. Oj nie, kochaniutki. Porwałeś mnie. Więc wyjdę tylko za okupę. Dobrze. Czas na plan B. Srebrno-złoty. Złoto-srebrny. Srebrno-złoty. Na pewno srebro. Się na to nabierze. Złoto. O, srebro. Pieniądze. Uwielbiam pieniądze. Teraz się z tobą pożegnam. Mam nadzieję, że w końcu dostanę niespodziankę. Tak, niespodzianka. O, ostatni. A to gdzie jest moja niespodzianka? Ach, koniec z porywaniem bogatych. Dużo mnie kosztują. Dasz wiarę? Szłam za tymi dolarami, ale coś... Co? Jak? Ukradł moją niespodziankę. Ale ja jestem zadowolona. O! Mam tego dość. Hej, gdzie jesteś? I tak cię znajdę. Halo, policja? Musicie mnie aresztować. Porwałem osobę i jej grożę. A co ty masz na sobie? Jesteś. A to... to nic szczególnego. Suknia ślubna. Na nasz ślub. Jak ci się podoba? Wszyscy na ziemię. Hej, ręce za czekaj. Głową. Czekaj! Cześć. Dziękuję. Dziękuję, że przyszliście. Zabierz mnie stąd. Ona trzyma mnie w niewoli. Czy to prawda? Właściwie to on mnie porwał. Ale wiesz... Jesteś aresztowany. O. Z przyjemnością. Przykro mi, ale nie możemy być razem. Tak, nareszcie. Weź swoje rzeczy. Ktoś płacił kaucję. Nie! Nie, proszę, nie! Nie, proszę! Oto jestem, mój ukochany. Okradłam też bank! To jest mój pokój. To jest mój pokój! Dzieci, wyjdź te wasze gierki. No już, wstawajcie. Zejść. W tej chwili. Dobrze, nietoperze. Wyjeżdżam w podróż służbową, a wy zostajecie, by doglądać domu. Ale mamo! Żadnego ale. Ale mamo, czy możemy przynajmniej zmienić ten głupi pokój w pokój dorosłych wampirów? Nie. Nadal jesteście mali. Prosimy! Tak, tak, wylatuję. Zgodziła się. Dwa razy! Aha. Będę miał pokój kapsułowy pod tymi stołami. A, tak, właściwie to jeden stół jest mój. Spróbuj go odzyskać. Wybiłaś mi mleczne kły. Koniec, zaczekaj. Jeden, jeden. Ale i tak tego tak nie zostawię. Oho. Zobaczmy, czyj dom jest fajniejszy. Zobaczmy. Auć!
głupek. Au! By dodać więcej wygody. Musisz odwrócić stół do góry nogami. A więc, chcę kapsułę w kształcie trumny. Aha. Cześć, potrzebuję zapasów. To pilne. No już, no już, no już. Więcej, więcej, więcej. Dobrze, niżej, niżej. Do mnie. Po co tak to komplikujesz? To mogłoby być łatwiejsze. Dobrze, tak, niżej, niżej. Jeszcze do mnie, proszę bardzo. Dziękuję, Janie i Franku. I ty, nowy gościu. Wielkie mi coś. Zazdrościsz? Nie. Hopla. Aha. Trumna? Przecież to takie staromodne. Ja mam coś lepszego. Na podłodze chcę czegoś miękkiego. Pójdę na obiad. Wilkołaki są spoko. Ciepłe i pyszne. Poluję na tego wilkołaka od roku! Słaby z ciebie myśliwy. I dlaczego masz taką dziwną trumnę bez ścian? Tak właściwie to nie koniec. Hopla, to wszystko. W tej trumnie będę jak hrabia Dracula. Jestem hrabia Dracula. Aha. Proszę bardzo. Ale ładnie. Ale czegoś brakuje. Kły. Aha. To takie wampirze. A co z Edwardem? Jestem najbardziej nieustraszonym wampirem na ziemi. Wprowadzam terror! Racja! Musimy zrobić tylną ścianę! Teraz nikt nie będzie mi przeszkadzał. Mogę się przespać. Czy ty śpisz? Halo, Poldek. Twój najlepszy przyjaciel Edward zmarł. O nie!
Mój przyjacielu, dlaczego umarłeś tak młodo? Miał tylko 320 lat. Czy powrócił z martwych? Aha. Co? Poltku! 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 Co ty tu robisz? Czy ja umarłem? Czy jestem w niebie? Co tu się wyczynia? Elko! Stój, gdzie stoisz! Elka też jest w niebie! To wszystko było kłamstwem! Idź do domu! No ej, daj spokój! Zajmę się tobą później! O, wow, wow! Ale się boję! Na czym to ja skończyłam? A, język, zgadza się. Aha. Aha. Edwardzie! Hopla! Aha! To tutaj będę miał mój uchwyt na koktajle. Gotowe. Wow, świetnie. Ha, jak fajny był mój pomysł. Jak fajny był mój pomysł. Też przydałoby mi się światło. Może być. Jest piękne. Kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię. Kocham cię! Kocham cię! Tak lepiej. Wiem, co z tobą zrobię. Super. Cześć, Agnieszko. Tak, zapraszam cię na randkę. W trumnie. Czekam. Randka z nim? Ble. A? Hej. Hej. Co o tym sądzisz? To przytulne miejsce. Tak? Wyglądasz dziś tak blado, Agnieszko. Doprowadzasz mnie Dziękuję. Do szału. Dziękuję. Jasne. Ble. To jest paskudne. Muszę zrujnować ich romans. Może obejrzymy zmierzch? Ja jestem Edwardem, a ty jesteś Belle. Takie romantyczne. Tak? Nie, to po fancie. Powinnam iść. Chwila, co powiesz na krwawy koktajl? No dobrze. To jest dla cię... Uj, jesteś okropny, Edwardzie. Agnieszko, czekaj, to nie tak. Co? Elko! Dobrze, dość. W tych wszystkich wybrykach na pewno będzie chciał się zemścić. Muszę być na to przygotowana. Na pewno na tym nie poprzestanie. Muszę się przygotować. Hmm.
Jestem gotowy. Pozostało jeszcze tylko wykonanie dachu. Wziu. Chodźmy. Co on kombinuje? Muszę zastawić pułapkę. Zróbmy to. A? Pułapka jest gotowa. Odpłacę się za moją randkę. Aha, wygląda na to, że zasnął. Potrzebuję pistoletu na wodę. Chyba zasnęła. Zwiążę ją, kiedy śpi. To ty! Widzę, że moja pułapka zadziałała. Słyszałem, jak krzyczysz. Moja też działała. Rozejm. Przynajmniej na czas obiadu. Zgadzam się. Proponuję zamówić dostawę. Aha. Tak, tak, halo. A więc pizza, cola... Co chcesz, Elko? Dużego burgera XL. Lody. I wielką pizzę. Dobra, poczekamy. W międzyczasie powieszę pajęczynę. Cześć. Kto zamówił jedzenie? Jedzenie. Co? Nie! To było wspaniałe. Tylko mięso jest jakieś takie surowe. No nieco. Dziękuję za posiłek. Smakowało wam? Jesteście najedzeni, prawda? Nie? Wcale nie. To śmieszne. A może to nie żart? Dzieci, jestem. Wróciłam. Kto to był? Nasz obiad. Nie chcę o tym nic wiedzieć. Co tu się dzieje? Zbudowaliśmy tu domy wampirów. Ale posprzątamy tu potem. Tylko nie krzycz. Możecie posprzątać je później. Idźcie zrobić pracę domową. Fajne domy. Jak z moich marzeń. I są tylko moje. Mamo! Co? Lekcje!